Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam serdecznie na kolejnym studium Słowa Bożego z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego ze zboru w Podkowie Leśnej. Dzisiaj razem ze mną w studium biorą udział moi przyjaciele Lena, Beata i Waldemar. Ja na imię mam Janusz, a tematem naszej lekcji jest Księga Malachiasza. Księga Malachiasza, a tytuł studium jest Obyśmy nie zapomnieli. Być może to jest tytuł taki na koniec całego kwartału, obyśmy nie zapomnieli wszystkich tych napomnień i nauk, o jakich się uczyliśmy od proroków mniejszych, chociaż wcale nie małych, bardzo istotnych, zasadniczych spraw. Na koniec też jeszcze kilka istotnych spraw będziemy poruszali, ale zanim przystąpimy do studium, poproszę Beatę o modlitwę, abyśmy z Bogiem mogli zacząć. Ojcze nasz, dziękujemy Ci za Twoje słowo i dziękujemy Ci za tą Księgę Malachiasza. Dziękujemy Ci za to, co właśnie przez nią chcesz nam przekazać. Dopomóż, Panie Boże, abyśmy nie zapomnieli tego właśnie, co Ty nam przekazujesz i abyśmy z Twoją pomocą wyżywali to w naszym praktycznym życiu. Prosimy Ciebie o to bardzo. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Temat naszego studium dzisiejszego jest dosyć obszerny, chociaż księga niewielka, ale jak wspomniałem, porusza kilka zagadnień dosyć istotnych. Na samym początku jest mowa zasadniczo o kapłanach. Waldemar już przed tym wspominał, że nie bardzo wie, jak to o tych kapłanach ma myśleć. Chciałem Cię zapytać, Waldemarze, czy jak czytałeś o kapłanach w Księdze Malachiasza, to myślałeś o duchowieństwie, o kaznodziejach? Myślałem w dwojaki sposób, ponieważ jest tam wspomnienie po pierwsze o kapłanach, a także o lewitach. Jeżeli chodzi o lewitów, to są ci, którzy służą jak gdyby poznawaniu prawdy Bożej, obsługiwali świątynię. I myślę, że laikat, jeżeli tak można określić dzisiaj, wierni, to są tacy jakby lewici wierzący, prawda, którzy no, mają swoją misję. Pan Jezus misję nałożył na chrześcijan i mówi o nich, że są kapłanami. Więc tutaj bardzo mocno, że tak powiem, ten tekst odnosi się do na pewno adwentystów, ale myślę, że także do wszystkich innych kościołów stricte chrześcijańskich. Natomiast to, co mnie zdumiało, to fakt, że zaledwie 100 lat po Zachariaszu, po tych proroctwach i pięknym opowiadaniu o tym, jakie piękny może być świat w obecności Boga, kiedy się słucha Boga, po tej reformacji, jak on na tamte czasy po niewoli babilońskiej przeszedł Juda, czyli Jerozolima, to nagle widzimy tutaj, że Bóg zaczyna oskarżać. Ta Księga Malachiasza jest oskarżeniem. To Bóg się skarży na Izraela, to się skarży na Judę, skarży się na kapłanów. To jest zadziwiające, jak w krótkim czasie nastąpiło bardzo dziwne odejście od idei miłości, jaką Bóg chciał przedstawić i przedstawiał w księgach Zachariasza, a także jeszcze tutaj będzie powracać w księdze Malachiasza. Mówisz, Waldemarze, że 100 lat to taki krótki okres czasu. Jak tak patrzymy na tysiąclecia, które nam w Biblii są przedstawione, to 100 lat to jest tak krótko, prawda? Ale co wam się kojarzy sprzed 100 lat? Jakie fakty? Jak żyjemy. Wiecie, jaka niedługo będzie rocznica setna? Czego? Za 4 lata? Rewolucji październikowej. No miałem właśnie to powiedzieć. I z czym się wam to kojarzy? Jakie to co to zrobiło w społeczeństwie, nawet w naszym, już nie mówiąc o rosyjskim? No potworne spustoszenie jednak. Prawda?
Szczególnie... Jak to, w naszym społeczeństwie to było raptem 50 lat, może niecałe, a co potrafiło zrobić, a co dopiero jak to było 100 lat w taki okres, to potrafi dużo zmienić. To jest 5 pokoleń właściwie. To potrafimy zapomnieć do prawdy, skąd żeśmy wyszli i gdzie jesteśmy. Także jak my, jako adwentyści, jesteśmy te 150 lat, czy my nie powinniśmy dobrze popatrzeć, co się z nami dzieje? I myślę, że to posłanie, jak tu jest mowa o kapłaństwie, to powinno dzisiaj w to studium, przede wszystkim dla nas być studium dla nas, adwentystów, dla kapłanów państwa królewskiego, dla specjalnej grupy ludzi, która jest powołana w ostatnim świecie, w ostatnim czasie tego świata do szczególnego wykonania, szczególnego zadania. To, co rzuca mi się, jak gdyby w porównaniu z poprzednimi lekcjami, to fakt, że po tej rewolucji, jaka nastąpiła, reformacja w Izraelu po niewoli babilońskiej, a więc te wszystkie obce kulty zostały absolutnie zlikwidowane, prawda? I przecież do dzisiejszego dnia jest czysty, jak gdyby, kult tylko Pana Boga, więc jakiego rodzaju zarzuty teraz mogą padać wobec tego narodu? A no właśnie, i zmienia się jakby zupełnie opcja skargi, czy grzechy, inne jakby grzechy. Już nie o to, że chodzą z innymi bogami, już nie chodzi o to, że oddają cześć niewłaściwym bogom, lecz w jaki sposób oddają cześć Bogu. I tutaj Malachiasz, a właściwie Bóg, zarzuca im nieuczciwość, polegającą na tym, że nie potrafią odróżnić tego, co jest święte, od szarej codzienności, od tego, co jest nieświęte. Zatem mieszają zło z dobrem i to zaczyna po prostu irytować Pana Boga. Tutaj w głównej mierze można się odnieść do oddawania czci poprzez ofiarowanie baranków, prawda? Okazuje się, że w świątyni kapłani przyjmują chore zwierzęta, nieidealne, niedoskonałe, no oddają, prawda, kult Bogu we właściwy jakby sposób, tyle tylko, że nie do końca. Ponieważ baranki wskazywały na Pana Jezusa i miały być doskonałe, bez skazy, to okazuje się, że jak gdyby przestano zważać na ten najważniejszy element przecież tej liturgii, jakbyśmy dzisiaj nazwali, i zaczynano żałować Bogu najlepszej jakości tych baranków na ofiarę. Czytając pierwszy rozdział Księgi Malachiasza, mi nasunęły się takie myśli, że co ja mogę osobiście z tego wyciągnąć, z tej treści? Mianowicie tak, że Bóg chce, żebym ja przynosiła Mu to, co najlepsze, tak? To, co nieskażone, co czyste, co piękne. I jest to, można to szeroko rozumieć. Chociażby chodzi o to, że Bóg chce, żebym, jeżeli ja coś robię, żebym wykorzystywała swoje zdolności, umiejętności, żebym robiła to najlepiej, jak potrafię, żebym nawet przychodząc do kościoła założyła najlepszy ubiór, jaki mam w domu, tak? Żebym dbała o to, żeby przed Boga przyjść w jak najlepszy sposób i dawać Mu, przynosić Mu to, co najlepsze mam, tak? A czym to Bóg uzasadnia takie wymagania, że uważa, że tak powinniśmy robić? Z jednej strony wydaje mi się, że powody są oczywiste dla nas, chrześcijan, jest ich wiele, ale dla mnie to ta skarga Boga wobec tego narodu troszeczkę brzmi jak zazdrość. Ponieważ w 6 wersecie pierwszego rozdziału tej księgi Malachiasza czytamy: Syn czci ojca, a sługa swojego pana. Jeżeli jestem ojcem, to gdzież jest moja cześć? Prawda? A więc mówi, że między innymi, że
dzieci czy inni oddają większą część ojcu, poważniejszą, bardziej poważnie traktują niż Boga, Boga, od którego wszystko mają. Więc z jednej strony to taka nuta przybija jakby troszeczkę zazdrości, ale to nie o to chodzi. Bóg na pewno w tym sensie nie jest taki zazdrosny. Nie o ten zazdrość chodzi, tylko o to, że zmienia się wartość jakby tej funkcji liturgicznej, jaką jest składanie ofiar. One wskazują na Pana Jezusa i zatem muszą być takie, jakie powinny być. A to jest po prostu niepoważne traktowanie swojego Boga. I myślę, że tu jest ten problem, który Bóg uzasadnia. No nie traktujecie mnie poważnie. To samo będzie z dziesięciną, prawda? Dziesięcinę owszem oni przynoszą, ale pisze, że nie całą tą dziesięcinę dają, prawda? Dlaczego nie całą? No bo mnie lekceważycie. No jak możecie lekceważyć mnie, który jest Bogiem i który daje wszystko i ma obietnice i ma przymierze z nimi, prawda? Takie uzasadnienie jest zawarte w 14 wierszu. Gdyż ja jestem wielkim królem, mówi Pan zastępów, a moje imię wywołuje zbożny lęk między narodami. Tu jeszcze takie uzasadnienie byśmy wiele znaleźli, bo w 11 tekście czytamy, gdyż od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie jest moje imię wśród narodów. I na wszystkich miejscach spala się kadzidła i składa się czyste ofiary na cześć mojego imienia, bo moje imię jest wielkie wśród narodów, mówi Pan zastępów. Dlaczego jest wielkie imię Boga wśród narodów? Dlaczego jest wielkie dla nas imię Boga? On nas stworzył i też dał Syna swego za nas, za nasze grzechy. Tak? Tutaj mamy taki cytat przez autora przytoczony. To jest cytat z pism Ellen White. Dla czci i chwały Boga, jego umiłowany Syn, poręczyciel i zastępca ludzkości, został wydany i stąpił do więzienia grobu. Złożono go i zamknięto w skalnym grobowcu. Gdyby choć jeden grzech splamił jego charakter, kamień zamykający wejście grobowca nigdy nie zostałby odsunięty, a ludzkość zginęłaby pod ciężarem swoich win. On dla nas dał to, co najlepsze. Taki ogrom, że sobie tego nie możemy nawet wyobrazić. Nie zawahał się ani na chwilę. I dlatego ma prawo wymagać od nas najlepszej ofiary według naszych możliwości. Bo równorzędna to ona nigdy nie będzie, prawda? Ale może wymagać od nas najlepszego, dlatego że Pan jest wielkim królem, tak dlatego wymaga od swoich kapłanów, ażeby go poważnie traktowali. I tutaj zresztą Malachias przytacza przykłady, jak idziesz do naczelnika, tak, do jakiegoś ziemskiego władcy, idziesz do niego z byle czym, prawda? Starasz się ubrać i dar przynieść odpowiedni, jak najlepszy i tak dalej, żebyś został dobrze przyjęty i potraktowany. A przed Boga? Także to jest to na pewno zrozumiałe. No ale Malachiasz nie tylko do kapłanów ma uwagi. Ma do ludzi szeregowych, bym tak powiedział, również jakieś tutaj uwagi, które przytacza w drugim rozdziale. O co tu chodzi Malachiaszowi, powiedzmy? No, pojawiła się jakby zła bardzo rzecz w życiu tego narodu. Stały się dosyć popularne i powszechne rozwody. Czyli jak tam już mu się żona zestarzała trochę, urodziła kilkanaścioro dzieci, przestała mu się podobać. Kiedy to było? Proszę? Kiedy to było? 20 lat temu? 5? Nie. Jakoś mi tak to współcześnie bardzo brzmi. Nie, mówię tu w V wieku, ale tak. W V wieku przed naszą erą. Więc tak, odprawiali swoje żony. To się bardzo Bogu nie spodobało. Tu przypomina właśnie o tym, że przecież powinien mieć żonę na całe życie, prawda? Pisze tutaj w drugim rozdziale, w 11 wersecie. Juda jest wiarołomny i obrzydliwości dzieją się w Izraelu i Jeruzalemie. Tak, Juda zbezcześcił świątynię, którą Pan miłuje i pojął za żonę córkę obcego Boga. Niech Pan doszczętnie wytępi tego, kto to czyni.
I to jest pierwszy taki element i później dalej jest wyjaśnione. A wy mówicie dlaczego? Dlatego, że Pan jest świadkiem między tobą i między żoną twojej młodości, której stałeś się niewierny, chociaż ona była twoją towarzyszką i żoną związaną z tobą przymierzem. A więc oni młode, piękne kobiety, prawda, zawierają związki, potem im odprawiają je. No i tutaj ma ogromny zarzut. To się dzieje zarówno w tej sferze codziennej z każdym poszczególnym Izraelitą, nie każdym, ale z dużą ilością, prawda, tych Izraelitów tak postępujących, ale też Juda, czyli cały Kościół, czyli cały naród wybrany, także jest wiarołomny wobec Boga. Tak. Znaczy, bo oprócz tego, że się im nie podobają żony, które się trochę podstarzały, to jeszcze też często biorą sobie żony z innych narodów, z innych plemion. To też tu zarzucone jest, prawda? Dokładnie. Więc to są praktyki takie dosyć... Wydawałoby się, żeby tę sztukę, jakbyśmy ją mieli odegrać dzisiaj, to byśmy tylko nazwiska pozmieniali i by była współczesną sztuką, prawda? Żadna historia, żadne 2000 lat, 2,5 tysiąca lat temu. Bo to jest to, co dzisiaj widzimy, co się dzieje. I to tak faktycznie mówiąc, to nie trzeba to mówić do Judy, bo wystarczy powiedzieć do Kościoła Adwentystów dnia siódmego, w Polsce nawet. Tutaj jest bardzo powiązane te zarzuty Boga z zarzutami dla kapłanów. Gdyż w siódmym wersecie drugiego rozdziału czytamy, gdyż wargi kapłana strzegą poznania, a z jego ust ludzie chcą mieć wskazania, gdyż on jest posłańcem Pana zastępów. Lecz wy zboczyliście z drogi i sprawiliście, że wielu się zachwiało w zakonie, zerwaliście przymierze z Lewim, mówi Pan zastępów. A więc duchowni w pewnym sensie nie dopełniają swoich obowiązków, nie pilnują tego, aby to poznanie prawdy było właściwe, a naród no, postępuje tak, jak mu wygodnie. Albo tak, jak widzi, że postępują kapłani. Bardzo często, też, prawda? Też może tak być. Bo zresztą no, uczymy się jedni od drugich i faktycznie jaka głowa, takie całe ciało. Bo tak bywa nie tylko w Kościele, ale i w każdym organizmie. Także tu nic dziwnego, że w Kościele jest tak samo. Z tym, że bardzo często jest tak, że my się uczymy od innych, inni się uczą od nas i trudno by tu było może szukać, kto jest winny, kto ten pierwszy błąd popełnił, żeby tu akurat zwalić może winę na kapłanów, że to oni dali taki przykład. Ale zresztą my wszyscy jesteśmy kapłanami. To taka została nam rola przypisana przez Boga i od tego On od nas wymaga rozliczenia się z tej roli, żebyśmy umieli z tego zdać rachunek. Więc nie ma co się oglądać, ale powinniśmy być sami przykładem. Tutaj jeszcze w drugim rozdziale Bóg zwraca uwagę na dwie kwestie. Pierwsza to macie oddawać cześć mojemu imieniu, mówi Pan zastępów. A druga kwestia zwraca uwagę, że nie trzymaliście się moich dróg i jesteście stronniczy przy stosowaniu zakonu. Czyli chodzi o przestrzeganie prawa i o oddawanie cześć imieniu Jahwe. Czyli tu ja widzę, że jeżeli coś jest takiego, że nie postępujemy tak, jak jest w zakonie, czyli przestąpimy jakiś jeden drobny, powiedzmy może, przepis, to nie staje się to jakąś tam, prawda, takim upadkiem czy takim potknięciem, które w jakiś sposób jest naprawione, załatane i wszystko jest dobrze, ale staje się to furtką albo wyrwą, że przez tę małą dziurę, która się robi, zaczyna się wlewać woda, i ten otwór powiększa i staje się duża wyrwa i cała wielka powódź tego może nastąpić. Jak nie przypilnujemy jakiegoś drobnego zalecenia Bożego, to po prostu zło ma do nas dostęp wtedy i w różnych innych dziedzinach. Jak mówiliśmy najpierw o tym, że oddajemy Bogu nie to, co jest najlepsze, to też często możemy powiedzieć, no możemy też zrobić coś, co dla nas jest dobrego, wziąć sobie młodszą żonę, czy jakąś obcą żonę, czy z innego narodu i to nic takiego wielkiego. I lecimy do następnych spraw. Okazuje się, że spichlerze są puste w Bożej świątyni.
że to rzutuje nie tylko na nasze kontakty, na nasze społeczne jakieś uwarunkowania, ale okazuje się, że nagle nie ma pieniędzy na dzieło Boże. Ja myślę, że jeżeli chodzi o same pieniądze na dzieło Boże, to może jest to, no jest słuszny zarzut niewątpliwie, ale myślę, że nie najważniejszy. Tutaj w innych kwestiach jeszcze może będziemy mówić, jest temat duchowości, ale właśnie to, czy oddajemy dziesięciny, jest przede wszystkim jakąś pierwszą, podstawową próbą naszej wierności Bogu. To świadczy o tym, czy jestem wierny Bogu, czy nie. Ludzie zastanawiają się. Ja nie dziwię się na przykład, że jeżeli tam byli kapłani, którzy bardzo źle spełniali swoją posługę, prawda, no to może któryś jacyś tam Izraelici czy Judejczycy mówili, a co ja będę dawał na nich pieniądze, jak oni nie wykonują swoich funkcji. Utrzymywać darmozjadów, prawda? Otóż to. No i może tak mówić, prawda? Bóg nie rozstrzyga tej kwestii. Zganił tutaj kapłanów z jednej strony, prawda? Tak. Ale dziesięcinę masz oddać. Dlaczego wobec powyższego? Żeby karmić tych darmozjadów? Nie. Dlatego, że przede wszystkim jest próbą wierności Bogu. To jest to, jak ja podchodzę do tej kwestii. Jeżeli rzeczywiście ja będę uważał, że oddaję dziesięcinę dla kapłanów, to fakt. Mogę stracić zaufanie i nie chcieć oddawać dla darmozjadów. Ale jeżeli ja będę poprawnie rozumiał oddawanie dziesięciny jako oddawanie dziesiątej części Bogu, bo wszystko jest Boże, a Bóg pragnie tylko tą jedną dziesiątą część z tego, co ja otrzymuję od Boga, to jest to tylko i wyłącznie wyrazem mojej wierności Bogu. I może, owszem, powinno mi obchodzić na pewno, co się dzieje z tymi pieniędzmi, prawda, czy z tymi darami, z tego tytułu, z tą dziesięciną, co się dzieje, ale mam prawo ingerować i mówić, ty kapłanie, no nie rób tego tak czy takiego, prawda, coś niewłaściwego z tymi darami, bo to jest Boże majątek, prawda, ty masz to poprawnie wykorzystywać. Ale ja muszę być wierny przede wszystkim Bogu. To nie moje pieniądze. Bo to jest taka dziwna zasada, takie dziwne naczynie połączone, że które nie działa zgodnie z prawami fizyki. No właśnie. Bo wiecie, jak się wylewa z czegoś, to powinno być coraz mniej. Powinno być mniej, prawda? A to jest taka zasada, że jak nie dam komuś, to nie on będzie miał mniej, tylko kto będzie miał mniej? Ja będę miał. Prawda? Ja będę miał mniej. To jest coś dziwnego, że jak wybieram z tego worka, to powinno z niego ubywać, prawda? I daję. Tutaj gdzieś przybywa jeszcze. A to jakoś dziwnym trafem do tego worka właśnie powinno przybywać. Bo to jest ten werset 10 właśnie, mówi Pan Zastępów. Czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę? Prawda? Znaczy tutaj Bóg nas zachęca, żebyśmy zrobili w ogóle z Nim doświadczenie. Żebyśmy spróbowali, jak to jest, żebyśmy to nie znali tylko z teorii tego. No taka może mała ciekawostka. W innych miejscach znajdziemy Biblię, aby nie kusić Boga, prawda? Tak. Ale Bóg tutaj sam mówi, tym razem mówi, no to wypróbujcie mnie, prawda? Boga nie trzeba wypróbować, bo Bóg na pewno jest wierny temu, co mówi. Ale On tu wręcz mówi, to wypróbujcie mnie, jeżeli już macie jakieś wątpliwości, że będzie wam lepiej się działo. Tak, ale to takie próbowanie to wcale nie musi być takie przyjemne dla nas. Ja myślę, że lepiej byłoby, żebyśmy zaufali temu, co do nas Bóg mówi, albo co nam starsi opowiadają nieraz, prawda, raz i drugi. Mamy mnóstwo przykładów, mnóstwo przekazów, gdzie jest mowa o tym, co się dzieje z Bożym błogosławieństwem, kiedy my go cenimy, kiedy my jesteśmy Bogu wierni, albo odwrotnie, kiedy nie jesteśmy. I tak naprawdę to Bóg niekoniecznie nas zmusza do tego, żebyśmy to na własnej skórze mieli doświadczyć. Myślę, że w tym jest właśnie sztuka, żeby umieć uczyć się z błędów innych. Właśnie chciałam opowiedzieć doświadczenia takie, które mi jedna pani mówiła,
że w swoim życiu doświadczyła, właśnie przeczytała ten werset i mówię, no muszę sprawdzić w swoim życiu, jak to jest naprawdę. I co prawda ona nie miała pieniędzy, ale uprawiała ziemię i miała dużo ziemniaku. I ona mówi, dam ziemniaki jako dziesięcinę. I mówię, nie było tak dużo tych ziemniaków. Miała trójkę dzieci, nie miała męża, mąż zmarł. I mówię, no ciężko będzie, jako dam jakąś dziesiątą część tych ziemniaków, ale jednak mówię, nie, muszę sprawdzić, co będzie. Jak mówi Pan Bóg, że pobłogosławię, więc muszę to sprawdzić. I ona oddała te ziemniaki i myślę, no co będzie dalej. I tak Pan Bóg pobłogosławił, że trzykrotnie więcej Pan Bóg dał jej, aniż ona dała dla Pana Boga. Więc to jest naprawdę, jak oddajemy, to Pan Bóg błogosławia nas. Tak, i takich opowiadań pewnie znamy wiele. I w wielu przypadkach możemy i o tym w Biblii przeczytać, ale i z naszego życia. Myślę, że jest dobrze, jeżeli mamy takie doświadczenia. Dobrze, jeżeli te doświadczenia, wiecie, idą w dobrą stronę, bo gorzej jest tak, jeżeli powiemy, a ja spróbuję doświadczyć Boga i spróbuję Mu nie dać, prawda? I wtedy może to być takie doświadczenie, że my możemy z niego się już po prostu nie wykaraskać. Bo my możemy za późno stwierdzić, że to Bóg ma rację i możemy za mocno nadużyć tej Bożej cierpliwości. Lepiej starajmy się wykorzystywać tego doświadczenia w ten sposób, żeby dać i mieć błogosławieństwo Boże. Bóg tutaj nawołuje nas do takiej dokładności, skrupulatności w wierności Jemu, nie? W posłuszeństwie Jego nakazom i Jego woli. I to jest właśnie, uważam, że Księga Malachiasza to jest właśnie głównie dokładność i skrupulatność z naszej strony. A jak sądzicie, czy to z naszej strony tylko skrupulatność jest, czy z Bożej strony też jest taka skrupulatność? Przecież bardzo często moglibyśmy dać takich przykładów wiele, jak się powodzi dobrze ludziom, którzy tam o żadnej dziesięcinie, ani o Bogu nie myślą nawet przez chwilę. Jak tylko swoje kariery i swoje majątki budują na krzywdzie ludzkiej, na wyłudzaniu, na sprycie, na konszachtach jakichś i tak dalej. Naokoło nie musielibyśmy się daleko rozglądać, żeby takie przykłady przytoczyć. Można by sądzić, że Bóg nie jest za bardzo drobiazgowy, a w ogóle to zacząć wątpić w tą sprawiedliwość Bożą, bo mamy tu w 17 wersecie zarzut w drugim rozdziale. Naprzykrzacie się Panu swoimi słowami i mówicie, czym się naprzykrzamy? Tym, że mówicie, każdy, kto źle czyni, jest dobry w oczach Pana. Dlaczego? No bo niby się im powodzi, nie dościga ich prawo, prawda? Dobrze im się powodzi, są zadowoleni i tak dalej, a biedny jakiś tam jest i ciągle wiatr mu w oczy, prawda? Więc mówi w końcu co i jak, prawda? Gdzie też ten Bóg, gdzie jakaś sprawiedliwość, jakiś sąd? No, można by tak powiedzieć, że w tym momencie Bóg jakoś nie bardzo skrupulatnie postępuje. Ale nieprawda, ponieważ będziemy tutaj czytać dalej, że wszystkie czyny są zapisane w specjalnych księgach pamiątkowych. Rejestr gdzieś tam w niebie jest wszystkich czynów. Ciekawe. I Bóg uzurpuje sobie, no nie uzurpuje, ma prawo i nie pozwala nam sądzić. Przyjdzie czas, On wyznaczy czas rozliczenia się z każdym. Ja myślę, że to będzie bardzo skrupulatne i doskonałe, ponieważ Bóg daje przede wszystkim wiele okoliczności, możliwości, by ktoś nawrócił się z drogi. My ciągle czytamy, że Bóg przebacza temu narodowi, który tyle razy się sprzeniewierzał przecież Jemu, wciąż go upominał, wciąż posyłał proroków, których zabijano, nawoływał, przebaczał, zawierał nowe przymierze, znowu ciągnął jak za uszy, żeby mieli to, co najlepsze, to, co Bóg im chce dać i te wszystkie obietnice Bóg chce spełnić. Więc ich tak pociąga za sobą, żeby poszli właściwą Jego drogą. No potem oczywiście oni sobie w jakiś sposób zapracowują na ten sąd ostateczny, ale sąd się odbędzie. I my z kolei, z drugiej strony, wierzący, wierni Bogu, no
My ufajmy Bogu, że to sądzi, nie do nas sąd należy. Nie zazdrośćmy tym, którym się teraz powodzi. Powodzi się to, chwała Bogu, cieszę się, prawda, z tego. Natomiast jeżeli komuś się powodzi w ogóle i może być to ktoś, kto bardzo dobrze postępuje uczciwie i Bóg mu błogosławi, może ktoś nieuczciwie sobie dobrze żyć, ale przyjdzie czas jego rozrachunków. Tylko nie my jesteśmy sędziami, nie my będziemy sądzić, nie martwmy się o to, to jest Boża sprawa, Bóg rozliczy, nie bądźmy zazdrośni, zawistni, jak wszyscy Polacy w większości. Tak, i bądźmy szczęśliwi, tak jak tutaj jest napisane, wszystkie narody będą was nazywać szczęśliwymi, bo będziecie krajem uroczym, mówi Pan zastępca. Prawdę mówiąc, chciałam powiedzieć o tych ludziach, którzy myślimy, że wszystko mają i że jakby ich Pan Bóg błogosławia, ktoś jest biedny i nie ma, tak, a jest wierny Panu Bogu, to ci ludzie właśnie bogaci mają wszystko, ale nie są szczęśliwi. Nie są szczęśliwi z tego powodu, że nie mają Pana Boga. Mają, często można spotkać takich ludzi, którzy mają wszystko, ale są w depresjach i są po prostu, mówią, mamy wszystko, ale w tym samym momencie nie mamy nic. Tak, i jakby ta końcówka tego proroctwa Malachiasza idzie w tym kierunku, żebyśmy my jako dzieci Boże, jako jego naśladowcy, w taką depresję nie wpadali, ale chcę dać jakąś taką nadzieję na to, że nas jednak czeka wspaniała nagroda. Najpierw mówi nam o błogosławieństwie, jakie Bóg nam chce dać. Tu mówi o tym, że wszystko jest zapisane, że On skrupulatny jest, że żadne nasz czyn czy nasze słowo nie będzie zapomniane. Chociaż się wydaje, że to wszystko jest nic nie warte, że niesprawiedliwi żyją w dobrodziejstwie, a pobożnym się często bieda dzieje. Wszystko będzie miało swój czas. I pokazuje tu coś takiego wspaniałego, że dla tych ludzi jest perspektywa bardzo świetlana, bardzo słoneczna. Słońce sprawiedliwości dla nich nie zajdzie, zaświeci, będzie dla nich zawsze dostępne. A jeszcze daje taką nadzieję pod koniec, w którym to jest wierszu, no, przedostatni wiersz oczywiście. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. To jest zakończenie bardzo optymistyczne. Chwała Panu, że daje nam taką nadzieję, że daje nam taką perspektywę, że nie zostawia nas w tej perspektywie tych grzechów, tych słabości, o których tu była wcześniej mowa, ale daje nadzieję, że z tego wszystkiego nas wyprowadzi, że nie tylko będzie czekał bezczynnie na to, co się będzie z nami działo, ale będzie posyłał specjalne środki, specjalne sposoby, specjalne wyposażenie, żeby nam to umożliwić, dojście do tej chwały, do tej wiecznej nagrody. Eliasz to był wspaniały, wielki prorok. I dostać takiego proroka do pomocy, to jest coś, co może być najwspanialszym dla nas wynagrodzeniem, nagrodą. Mieć takiego proroka na czasy końca, na czasy, kiedy zło tak się panoszy, jak wokół nas dzisiaj. To jest niesamowite wsparcie. Prawda? Oby jak najszybciej. Ale do tego musimy się przygotować. Otworzyć nasze serca i być gotowi na jego przyjęcie. Bo Bóg chce go nam dać. Bóg chce nam go zesłać. I prośmy się, aby w tej nadziei byśmy mogli oczekiwać wypełnienia obietnic Pana. Bóg pragnie dla nas wszystkiego, co najlepsze, nie? I jeszcze tak prosi, zwraca się do nas, nawróćcie się do mnie, wtedy ja zwrócę się ku wam. Dziękujemy Bogu za to, że nam takim pozytywnym, bardzo mocnym akcentem dał zakończyć ten kwartał studiowania Słowa Bożego. Wierzę, że w następnym kwartale będą równie pozytywne obietnice Boże, bo Bóg jest niewyczerpany i nieskończony w swoim miłosierdziu i na pewno nam da równie ciekawe studium do studiowania. Ale teraz dziękujemy za to, co nam pozwolił przeżyć. Za to pozytywne wzmocnienie. Tak, i
cieszmy się z Jego bliskości i z Jego obietnic. Zakończymy to studium modlitwą, do którego poproszę Lenkę. Drogi Jezu, dziękuję Tobie za wszystkie błogosławieństwa, które dajesz nam. Pomóż nam, żebyśmy docenili to, co Ty robisz dla nas. Żebyśmy też ze swojej strony chcieli być Tobie wiernymi i wszystko zrobić, żebyś się cieszył z tego, że jesteśmy Twoimi dziećmi. Pomóż nam iść Twoją drogą i być błogosławieństwem także dla naszych bliźnich. Dziękuję za wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Drodzy słuchacze, dziękuję Wam za uwagę i za Waszą stałość. Wiem, że mamy wielu stałych słuchaczy, z którymi możemy się spotykać często, jak jesteśmy gdzieś w innym zborze czy na innym miejscu. Cieszymy się bardzo. Zapraszamy Was do kolejnego studium, chociaż nie umiem Wam dzisiaj powiedzieć, o czym będziemy studiować, ale tak jak już wspominałem, wierzę o ożywieniu i reformacji. O, Becia mi podpowiedziała, cieszę się bardzo. A więc coś, co nam na pewno się przyda. Ożywienia, aby przyjąć tego ducha Eliasza w ostatnich czasach. Dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia.